Ciasteczka z wróżbą. Dawno, dawno temu, we wczesnych godzinach wiosennego poranka, dwa anioły stały na szczycie wzgórza z drewnianą lornetką przy oczach, obserwując królestwo Osidi. To mi wygląda na dobre królestwo. Czy możemy przejść do następnego? Nie, zawsze jest ktoś, kogo można nauczyć. Myślę, że zejdziemy na dół i wybierzemy się na wycieczkę. Jak chcesz. Aniołowie, szczodrość i chciwość spacerowali po ulicach Osidi, przyglądając się każdej osobie ich zasięgu. To są ciężko pracujący ludzie. Mówiłem ci, nie znajdziesz. Czekaj, a to kto? Ciasteczka z wróżbą. Ciasteczka z wróżbą. Co sprzedajesz, kolego? Kolego! O, witam pana. Ciasteczka z wróżbą. Wewnątrz każdego ciasteczka znajduje się karteczka z wypisaną wróżbą. Cokolwiek dostaniesz, jest twoim losem. I to się spełnia? Pozwól, że się poprawię. Czy to się kiedykolwiek spełniło? Cóż, to znaczy, jestem pewien, że to musiało komuś tam. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. Nieważne. Co się stało? Ten człowiek sprzedaje ciasteczka z wróżbą. Co z tym nie tak? Kiedy powiedziałem, że coś jest nie tak? Zatem? Poczekaj i obserwuj, przyjacielu. Poczekaj i obserwuj. Kiedy nadszedł następny poranek, Filip, sprzedawca ciastek z wróżbą, jak zwykle rozstawił swój stragan. Nie wiedział, że jego życie zmieni się na zawsze. Ciasteczka z wróżbą! Ciasteczka z wróżbą! Filip! Filip! O stary! Twoje ciasteczko z wróżbą przewidziało, że znajdę ukryty skarb! I zgadnij co? Znalazłem! Garnek pełen złota! Dziękuję bardzo! Filip! Twoje ciasteczko z wróżbą przepowiedziało, że znajdę miłość swojego życia i zgadnij! Znalazłam! Filip! Filip! Ale z ciebie anioł! Twoja wróżba się spełniła! Moja ziemia znów jest urodzajna! Co? Filip był zaszokowany, gdy mężczyźni i kobiety otoczyli jego stragan, dziękując mu za ciasteczka z wróżbą. To niemożliwe. Wszystkie się spełniają? Początkowo Filip myślał, że to zwykły zbieg okoliczności. Ale potem, każdego dnia przed jego straganem gromadziło się coraz więcej ludzi. Niektórzy mu dziękowali, inni kupowali więcej ciastek. Z każdym mijającym dniem historia Filipa rozpowszechniała się coraz bardziej, jak dziki ogień. Nawet ludzie z sąsiednich królestw przybywali, by kupić od niego ciastko. I ku własnemu zdziwieniu Filipa, każda notatka, którą włożył do ciastek, sprawdziła się osobie, która ją kupiła. To nie może być przypadek. Może jestem pobłogosławiony? Tak, jestem wielkim wróżbitą. Piszę ludzkie losy. Filipie zaczęło narastać poczucie arogancji i dumy. Sprzedawał teraz swoje ciasteczka po wyższej cenie, ponieważ stał się chciwy. No proszę, mam tylko tę miedzianą monetę. Daj mi proszę ciasteczko z wróżbą. Nie znaczy nie. Wynoś się stąd. Wróć, gdy zdobędziesz złotą monetę. Pewnego dnia Filip otrzymał wieści od samego króla Osidi. Co? Król chce się ze mną spotkać? Tak. Przynieś swoje najlepsze ciasteczka. Oczywiście. Filip zrobił najlepsze ciasteczka z wróżbą i włożył do nich najlepsze karteczki. Następnie wyruszył do pałacu. Idąc przez las, zobaczył pod drzewem biednego pustelnika, który wyglądał blado i słabo. O, drogi synu, pomóż mi, proszę!
co, proszę? Widzisz, jestem starym pustelnikiem i nie mam siły, by zdobyć jedzenie dla siebie. Czy byłbyś na tyle hojny, żeby mnie troszkę nakarmić? Nie mam czym cię nakarmić. Czyżby tak? Dlaczego zatem czuję zapach świeżo upieczonych ciasteczek? To są dla króla. Czy możesz mi podarować po prostu kilka z nich? Absolutnie nie. Zaraz się spóźnię. Król na mnie czeka. Wiesz co? Trzymaj się, a prędzej czy później ktoś po ciebie przyjdzie. Cześć! I tak też Filip odszedł. Kiedy dotarł do zamku, został przyjęty z wielką radością. Wow! Spójrz na wspaniałość tego miejsca. Złote ściany, diamentowe rzeźby, okna w dachu. To musi być niesamowite być królem. Witaj, przepowiadaczu przyszłości. Masz dla mnie ciasteczka z wróżbą? Ach tak, wasza wysokość. Świeżo upieczone ciasteczka z wróżbą tylko dla ciebie. O, ale ja ich nie mam zamiaru jeść. Chcę tylko zobaczyć wróżbę. Oczywiście. Królowi podstawiono koszyk z ciasteczkami. Otwierał je jedno po drugim, czytając zawarte w środku wróżby. Wow! Niesamowite! Co cudowne! O, jak miło, Filip. Jestem pod wrażeniem. I nie wątpię, że to się spełni. Ale jeśli nie, wiem, gdzie cię znaleźć. Tylko żartuję. Straże, dajcie Filipowi najlepsze prezenty i pozwólcie mu zjeść królewski posiłek, zanim wyjdzie. Dziękuję, Filip. I tak Filip został nagrodzony złotem, rubinami i diamentami. Zjadł też ogromny posiłek. Był zachwycony królewskim stylem życia. Gdy wrócił do domu, zaczął intensywnie rozmyślać. Obrazy z pałacu przenikały mu w głowie, wywołując niepokój. Cóż za wspaniały sposób na życie! Chciałbym być królem, takim najpotężniejszym królem, takim, który ma władzę, który ma bogactwa. I wtedy wpadł mu do głowy pomysł. A co jeśli? Co jeśli napiszę wróżbę dla siebie? Tak! Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? Nie muszę dalej sprzedawać ciasteczek. Mogę stać się najpotężniejszą istotą na Ziemi i wtedy bogactwo samo przyjdzie. Tak! Nie marnując ani chwili, Filip przygotował ciasto i podgrzał je. Gdy kółeczka były gotowe, wyjął je i na kartce papieru napisał: Staniesz się najpotężniejszą istotą na Ziemi. Ha, 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 ha. Świecie, przygotuj się, bo nadcho... No dalej. Kto tam? Filip odłożył ciastko z wróżbą i poszedł otworzyć drzwi, w których stał biedny żebrak z miską w dłoniach. Czego tu chcesz? Jestem bardzo głodny i... Akurat tak się złożyło, że gdy rozmawiali, przez okno wkradła się mała mysz. Ześlizgnęła się po ścianie i wspięła na stół. Tam zobaczyła ciastko z wróżbą i od razu zaczęła je gryźć. Gdy nagle, przełamując środek, odsłoniła znajdujący się w nim kawałek papieru. Oczy małego zwierzęcia spoczęły na tekście. Jego źrenice rozszerzyły się, a potem... Co? Ściany i sufit pękły, niszcząc w ten sposób cały dom Filipa. Nie! Ale to nie wszystko. Mysz, teraz najniebezpieczniejsze zwierzę, najpotężniejsze, jak wynika z karteczki, kroczyła, trzęsąc ziemią, wywołując chaos w całym królestwie.
Biegnij! Co do diabła? I wtedy do niego dotarło. O nie! Co ja zrobiłem? Ale było już dużo za późno. Gigantyczna mysz, która zniszczyła wioskę, ruszyła teraz w kierunku zamku. To wszystko twoja wina. Ha? Ty! To ty! Twoja chciwość cię zaślepiła. Obejrzyj się. Zobacz, co przyniosła ona mieszkańcom twojego królestwa. Miałeś dar. Piękny dar. Mogłeś go użyć dla dobra ludzi. Ale nie. Wolałeś zgarnąć wszystko dla siebie. Ja przepraszam. Proszę. Proszę, niech to się skończy i... Ja obiecuję, że będę ciężko pracował i nigdy więcej nie będę chciwy. I dlaczego miałbym ci uwierzyć? Mój świat się rozpada. I wkrótce cały świat też, jeśli ta bestia nie zostanie powstrzymana. Nie ma świata, w którym można by być chciwym. Nie ma świata, którym ja mógłbym rządzić. Pustelnik spojrzał na niego i się uśmiechnął. Zgoda. Zresetujmy czas. Reset? Co sprzedajesz, kolego? Kolego? Co? Wróciłem do... Czy to znaczy... Halo. Spytałem cię, co sprzedajesz, kolego? Witam pana. Ciasteczka z wróżbą. Wewnątrz każdego ciasteczka znajduje się karteczka z wypisaną wróżbą. Cokolwiek dostaniesz, będzie twoim losem. I czy to się spełnia? Pozwól, że się poprawię. Czy to się kiedykolwiek spełniło? W tym momencie Filip uśmiechnął się. Zdarzyło mu się już to wcześniej. A teraz dostał szansę, by nie pójść drogą prowadzącą do katastrofy. Cóż, to nie są prawdziwe wróżby. One są dla zabawy, ale ciasteczka smakują wyśmienicie. To gwarantuję. Wiesz co? Poproszę jedno. O, spójrz, mówi wszystko w porządku. Powodzenia panu. Niech nasze ścieżki już nigdy się nie skrzyżują. Przenosimy się do następnego królestwa? Jak mówisz, kolego. I tak chciwość i szczodrość ruszyli dalej, podróżując z królestwa do królestwa, pracując razem, aby uczynić świat lepszym miejscem. A jeśli chodzi o Filipa, ciężko pracował i odniósł wielki sukces, a jednocześnie był hojny. I nigdy więcej nie musiał już zobaczyć chciwości.